Hej, cześć, ja jestem Byku, a to jest kolejny odcinek ze serii Farming Simulator 22. Dzisiaj w końcu zajmiemy się tartakiem, kupimy go i uzupełnimy jego magazyny. Ale przed tym oczywiście wykonamy sobie jeden malutki kontrakt, który polega na dostarczeniu 34 tysięcy litrów owsu. Tutaj oto do tego miejsca. Więc co? O, czemu? O, więc co? Wykonajmy sobie ten kontrakt. I co? Zapraszam do oglądania, nie? Dobra, czyli tak, kontrakt został wykonany. Odbierzmy naszą mamonę. Odbierz. Ej, halo. Jest tu coś ciekawego? Zauważyłem, że jest dużo, bardzo dużo kontraktów na olej. I myślę, że w niedługim czasie, bardzo niedługim czasie, pewnie zajmę się olejarnią, ale to powolutku. Dobra, tak więc bez zbędnego przedłużania, ja od razu się przenoszę do tartaku. Znaczy, przenoszę. To wiecie, o co chodzi, tak? Dobra, odwiedźmy tartak i co? I po prostu go kupmy. Gdzie tu jest to? Tak. Tak, chcę kupić tartak. Dzięki wielkie. Tak więc wszystko już mamy. Jest. Dobra, zobaczmy teraz. Co ja mogę tutaj produkować? Halo, deski tylko? Aha. A, dobra. Dobra. Zupa z bobra. Teraz co? Teraz to bym chciał naprawdę przenieść się do traktora, do którego mam zapiętą przyczepę platformową, ale przed tym jeszcze sobie zaczniemy siać buraka. Dobra. To tak. To gdzie jest ten traktor? O właśnie, patrzcie, jest nasz traktor. Dobra, będziemy używać oczywiście stręcz moda. Bo czemu by nie? O, patrzcie. Wszystko jest już wycięte, tylko czeka wszystko na załadowanie tak naprawdę i zalokowanie w magazynie. No, nie. Dobra. Chciałbym też, żeby jak najwięcej tego drzewa weszło na tą platformę, tak więc będę starał się ją tak w miarę po ludzku ułożyć. O ile gra mi na to pozwoli. Dobra. Oczywiście zaraz po wycięciu tego drzewa poszerzymy sobie to pole, te... W sumie to połączymy może chyba sobie te pola. Ach, no, ogólnie to mam grubszy plan. Już wam o nim mówiłem kiedyś na odcinku, ale... Chciałbym ogólnie zrobić jedno tutaj takie wielkie, ogromne pole. Mianowicie chciałbym te dwa pola kiedyś połączyć w jedno i tutaj te dwa pola jeszcze w tutaj, o, z tym połączyć. I jeszcze jakby się dało to dokupić tą działkę. I jeszcze to wszystko, tak wiecie, połączyć w jedno wielkie pole. No ale dobra, na razie to są marzenia ściętej głowy. Ale dobra. Chcieć to znaczy móc. Tak więc... Grajmy. Dobra, sobie przypnijmy to drzewo. Przejdźmy sobie nieco do przodu, żeby nam było łatwiej ładować. O, no i elegancko, dobra. Lecimy dalej. O. Dobra. Dawaj. Nie przewracaj się, ej. Ty nie możesz się przewracać, halo. Ja ci nie pozwalam. Nie no, musi to jakoś stać prosto. No patrzcie na to, no, cholerę. Dobra. Nie chcę prosto stać, to będzie leżeć. Na pewno miejsca starczy na wszystko. O właśnie, jeszcze trzeba będzie chyba ule przenieść w najbliższym czasie. To też nie powinien być duży problem. Po prostu, no... Nie wiem, może po prostu usunę te ule. Wyburzę je, mamy przecież tych uli kilka, więc myślę, że dwa ule raczej tak za dużego
Tak co dużej różnicy nam nie zrobił, wiecie? Chociaż no, wiecie, to jednak szkoda mi tego bardzo. Ale. No cóż. Dobra. Jeszcze coś tutaj tego drzewa mam. Boże, ile tego naciąłem. Jestem ciekaw też, ile nam wyjdzie na tej przyczepie tego drzewa. Ojej, no weź złap się normalnie po ludzku. Nie bądź ham, wieśniak i prostak. Jeszcze, patrzcie, tutaj tego leży. Dobra, hej, no w końcu możemy tu przejechać jeszcze raz. Nic się nie stanie przecież, jak nie załadujemy tego teraz. Dobra, o właśnie, patrzcie. A chociaż nie, dobra, jeszcze jest tam. Dobra, to teraz sobie zrobimy tak. Tak. No i co, lecimy do tartaku. Zobaczymy, jak nam ta droga pójdzie. O, mamy, patrzcie. Mamy 2,5 tony tak naprawdę tylko tego drzewa. To nie jest za dużo, ej. No myślałem, że będzie tego więcej. Spodziewałem się, no, nieco innych wyników, ale dobra. Dobra, niech tak będzie. Jedziemy na drogę. O. Patrzcie, no, przyjechaliśmy. Mam nadzieję, że o nic nie zahaczymy. Patrzcie, jakie cienie. Dobra, tam jedziemy z kabiny ciągnika, bo tutaj tak jakby no mało widać. Tu nic nie jedzie, tam nic nie jedzie. No i super, dobra. Oby tylko nie wywrócić teraz tego, bo by było ciężko to pozbierać. O, no i gitara. Czy zahaczyłem? Nie chyba, wszystko jest na przyczepie. Dobra. Zobaczmy teraz tylko, gdzie ten tartak jest. Gdzie on jest? O, to aż tam muszę jechać. Oj, to nasz na samym końcu tej drogi. Och, no cóż. Na szczęście jesteśmy przypięci pasami. Znaczy, drzewo jest przypięte pasami. I nie boimy się, że no coś spadnie, tak jak to było poprzednio, gdy przewoziliśmy drzewo na tych paletach, na tych skrzyniach, co ja mówię? Na tych przyczepach skrzyniowych, o tak, wreszcie się wysłowiłem. Udało mi się, jej. Kurde, no, wiecie co, przydałby mi się chyba ten najszybszy traktor. Traktor drogowy i chyba on będzie następnym naszym zakupem, jeżeli tak owy się nadarzy. Chociaż no bardzo bym chciał posiadać ten żółty JBL czy JBC było chyba. No ale dobra, mniejsza o to, no ważne jest to, że on osiąga sporo większą prędkość niż zwykłe traktory, ponieważ jest to traktor drogowy i on ma bardzo szybką skrzynię tam. Dobra, jesteśmy w tartaku, a przynajmniej tak mi się wydaje. Ojej, kable pozrywane właśnie. No tam nie przejadę, ej. No tak bieda trochę, ej. Jak się tam dostać w ogóle? Dobra, jedziemy prosto, patrzcie, nie ma spiny, nie ma większego problemu. O, dobra. Co, dostarczmy to w końcu. Czy on to przyjmie? No cieśla przyjmował, halo. No cieśla nie miał z tym problemu, ej. Zobaczmy jeszcze, co tutaj pisze. Dobra, wiecie co? Zrobimy to tak. Wyjmiemy jedno drzewo. Położymy je tutaj. A resztę sobie przypniemy pasami i wycofamy. Ojej. O.
No, bardzo bym chciał, aby... Aha, dobra, już wiem. Już wiem, co się stało. O, muszę po prostu wjechać tutaj na tą... Na... O, na tą, tą. I tutaj jest taki znacznik. O właśnie, ale niestety... Ach. Muszę odpiąć przyczepę. Podjechać kawałeczek. O. Teraz mogę w niego wejść i zabrać drzewo. No, nieźle, nieźle. Szkoda, że tego drzewa jest tak mało. Dobra, jeszcze tutaj kawałek można podjechać. Dobra. No i tara. Ojojojojoj. No, powiem wam, że spodziewałem się, że więcej tego drewna dowieziemy niż 4000 litrów, ale dobra. Dobra, dobra. Zaraz dowieziemy tego więcej, zaraz dopełnimy ten tartak. Jeszcze zobaczmy w ogóle, ile on może mieć pojemności. O nie. O nie. Ja tu myślę, że on ma około, nie wiem, 50 tysięcy litrów. Więc można będzie go napełniać i napełniać. No, dobra. Zobaczmy, co się da. O, tutaj są też wiórki. O, miło, miło. Dobra, jak będzie opcja z tymi wiórkami, to wiórki też zawieziemy za... Sprzedamy po prostu gdzieś. Dobra. Teraz, wiecie co? W ogóle jeszcze myślałem bardzo nad piekarnią przemysłową. Mamy oczywiście taką modyfikację, która pozwala mi tak ową piekarnię gdzieś ustawić. I chyba nawet mam miejsce dla tej piekarni, wiecie? No, minus jest tylko taki, że daleko będzie mąkę wozić, ale no... Ale ona będzie tutaj koło domu, tak? Koło naszej farmy. Dobra. Na razie, nie wiem. Zastanawiam się, czy by kredytu nie spłacić z 500 tysięcy. Bo jednak mamy, no, tej kasy jak lodu teraz, plus ten kredyt chyba nieograniczony. Nie ma pojęcia w ogóle, jak to działa. Patrzcie, w ogóle wszędzie możemy stawiać budynki, o. Tutaj moglibyśmy coś postawić. Na przykład... Albo nie wiem, no wszędzie moglibyśmy tak naprawdę coś zbudować, tak więc tylko no musimy wiedzieć, co chcemy i tak naprawdę wybrać miejsce, w którym chcemy to usadowić. Oczywiście ja myślałem, żeby tutaj usadowić, no czy postawić, zbudować tutaj taką fabrykę, za dużo powiedziane. Tą piekarnię, o. Tą piekarnię chciałem tam postawić taką przemysłową. Tutaj już mam, zobaczcie, taki sklep. Tutaj jest sklep z ubraniami. Tutaj mamy też, patrzcie, ten budynek z miodem. I jeszcze tam jest coś. Tak więc wiecie, no pasowało mi tutaj gdzieś to, żeby to w okolicy wszystko jednej ustawić. No zobaczcie, ja jeszcze sobie gdzieś poza odcinkem wywiozłem obornik. Też pozbyłem się dużej części, słuchajcie... Czekaj, gnojówki, o! Pozbyłem się dużej części gnojówki. Zaraz wam pokażę magazyny. Patrzcie. Lekko, słoma... O, patrzcie, gnojowica jest tylko 13 tysięcy litrów. Och. Stwierdziłem ogólnie z tą gnojowicą, że... To tak trochę nie ma sensu chyba jeździć w to i z powrotem. Uzupełniać za każdym razem tą gnojowicę i stwierdziłem po prostu, że każę pomocnikowi ją zabierać z naszych... No, może nie magazynów, nie? Ale no, z naszych zapasów, tak? Tak więc wiecie, no to jest... No, zmieniło się to, że ta praca
no nie jest taka upierdliwa po prostu, tak jak to robiłem ostatnio i robiłem to chyba przez 5 odcinków. No powiem wam, że to tak mocno średnio to było, mocno średnio. Już przy chyba 4. czy 5. odcinku to było dość nużące. Robiłem oczywiście inne prace w międzyczasie, no ale no wiecie, jakby to powiedzieć, no nie, to jednak nie. Dobra, to teraz tak, bo wycinamy sobie z tej dróżki, tej rzeczki drzewa. O, od razu sobie się zajmiemy tymi pniakami. No to wycinamy może jeszcze sobie z jedną przyczepę, no spokojnie. Tego drewna, to... drewna tego drzewa do naszego tartaku, niech się tam tworzą deski. Właściwie wiecie co, to głupio zrobiłem troszeczkę, bo mogłem te drzewo zawieźć tam, wziąć za to hajs, a później wykupić po prostu ten tartak z tym drzewem. No dobra, no nie pomyślałem ogólnie. Nie pomyślałem. No dobra. Ale fajnie, fajnie, że taki glitch akurat istnieje. Dobra, tak. A, ja to lubię posłuchać, jak te drzewa spadają. Dobra. Faj. O. Dobra. Kurde. Wiecie co? Ja to się obawiam tego, że jakieś pięki zostaną i nie będę mógł później wyrównać terenu tak jak ja bym to chciał zrobić. Ale dobra. Zobaczymy. Może w następnym odcinku to ogarnę. Albo poza odcinkiem jakoś to ogarnę. No. No i elegancko. Tutaj zniszczone, tutaj jeszcze kilka drzew. A to tak na szybciutko je wytniemy. O, gitara. Tu jeszcze drzewko. Raczej to nie jest takie pełnowymiarowe drzewo. Raczej to są, nie wiem, takie patyczki wystające z ziemi. No ale, ale, ale. Na nich też można zarobić. Dobra, i tu jeszcze chyba jedno to drzewo jest gdzieś. Dobra, dobra. O. Ja tu współczuję ludziom, którzy będą przetwarzali to drewno. No, współczuję ludziom, którzy będą przetwarzali to drewno. To jest taka sieka. To jest takie cienkie. Wątpię, że no w realnym świecie dałoby się coś z tego wyczarować. Chociaż... no nie wiem, cieślą nie jestem. Ale domyślam się, że to nie byłoby łatwe. Raczej jak... w realnym świecie tworzy się deski. Chociaż... ej! W sumie, bo to jest taka opcja, że z drzewa robi się wióry, później te wióry się ściska, wiecie, pod ogromnym ciśnieniem w taką... taką płytę. I z tej płyty teraz się robi meble właśnie. Ej! To w sumie nie głupie. Teraz to ma sens. Teraz to ma sens. Dobra. Dobra, dobra. Dobra, o, patrzcie. Elegancko się napełnia wszystko. O. O, o, o. Dobra. Ej, ja tu w ogóle jestem pod wrażeniem, że to wszystko stoi. Że to się nie chybocze na boki, nie ucieka. No po prostu, nie wiem, ta przyczepa się sprawdza, o tak. Ona w ogóle, ta przyczepa nie jest kupiona, ona jest wypożyczona. Tak więc wiecie, też mnie tak trochę nagli, żeby jak najwięcej wyciąć w tym odcinku tego dnia w grze. I jeszcze będę to robił poza nagraniem.
Ale, w sumie już na moją skalę farmy to raczej nie powinienem się przejmować tym, że wypożyczam jakieś maszyny. Popatrzcie, no. Jest kliczowane drzewo. O, widzicie, one są w powietrzu teraz. O, co my tu mamy jeszcze? No przydałoby się kilka takich na pewno dużych drzew ściąć, żebym, no jakbym tam rzucił to drzewo, no to ono, żeby tam, jakby to powiedzieć, no dało nam trochę. No widzieliście właśnie co się stało? No, dlatego właśnie są pasy. Dobra. O. No. Dawaj. Ciekaw jestem, czy tym razem uda nam się więcej załadować tego drzewa niż ostatnim razem. Bo ostatnio, no tak trochę powiem wam, że średnio 2 tony tylko. Tylko 4000 litrów. Tak, no wiecie, no tak troszeczkę, moim zdaniem mało. Malutko. Ale dobra. To wszystko? O, tu jeszcze są, dobra. Jeszcze przeniesiemy sobie, może po 2 wezmę. O, patrzcie, elegancko. Jak się chce, to się ma. Ej. No, dalej. O kurde, ej. No nie. Co ja zrobiłem, ej. No trochę tak... Ej! Złapał za koło normalnie. Kurde, blaszka, no. No aj, zepsułem trochę. Ale dobra. Jeszcze raz. Może się uda lepiej ułożyć. Dobra. Jedno drzewo. Drugie drzewo. Trzecie drzewo. O nie, tamto wypadło. No widzicie, no z tymi drzewami to wcale nie jest taka prosta sprawa. To wcale nie jest takie hop siup. Dobra. O! Właśnie tam. Cholero. Dobra, wszystko jest teraz przypięte. Jeszcze tutaj chyba ze 3 są, tak więc o. Dopniemy sobie je elegancko gdzieś tutaj na tył. Dorzucimy. O! No i dobra. Myślę, że to już na ten odcinek starczy. Dla tartaku na rozruch. O. Dobra. Elegancko. Jeszcze coś, tak? Dobra. Okej. Wszystko zapięte, tak więc co? Lecimy to zawieść. Patrzcie, tutaj jedno drzewo jest tak jakby poza przyczepą, ale jest w przyczepie. Dobra. Mam nadzieję, że dojedziemy. Dowieziemy to bez żadnych problemów, tak jak ostatnio w sumie. No, ostatnio dojechaliśmy bez żadnych problemów. Tam troszeczkę na końcu był taki malutki, bo nie wiedziałem jak, co i gdzie. Ale dobra. Tak więc patrzcie, tutaj jest... Też tutaj w cholerę drzewek do wycięcia. Też bym chciał powiększyć to pole delikatnie. Jeżeli się uda. O. Chociaż nie wiem, tutaj może bym świnki jeszcze dostawił. Ale dobra, na razie to nie ma co gdybać. Po prostu chciałbym coś robić w tym kierunku, a później zobaczymy, co to będzie. Dobra, wy już drogę do... tartaku widzieliście, ja ją sobie wytnę po prostu, wiecie?
Tak jak widać, jestem już w tartaku. Dojeżdżam właśnie do punktu, w którym będę mógł te drzewo oddać. Oj, coś mi się stało z głosem. Dobra. Co my tu mamy? O, podjedziemy teraz tak delikatnie pod kątem. Mam nadzieję, że nie będzie teraz problemu z... z rozładunkiem. Pięknie. Jeszcze tutaj troszeczkę tych drzewek zostało na tyle, ale to już wiecie. Już tak, to tylko formalność. Patrzcie, i drugie 4000 litrów tylko udało nam się dowieść. No moim zdaniem jest to liczba taka troszeczkę, no, niewystarczająca. O kurde. O kurde. Dobra, nie będziemy drzewa kupować, bo ono jest drogie. Jest cholernie drogie. Litr za dolara, tak więc my to sobie odpuścimy całkiem. Nie będziemy sobie nad tym głowy zawracać, tak? Dobra, na szczęście mamy od cholery drzewek do wycinania, tak więc wiecie, no... Będziemy się bawić. Dobra. To skoro już dostarczyliśmy nieco... Jakby to powiedzieć? Skoro już dostarczyliśmy nieco drewna do naszej ukochanej, znaczy ukochanej, do naszego tartaku, nowego zakupu, sprawdzimy, co tam robią nasi pracownicy. Uzupełnimy im nasionka przy okazji. No, masakra jakaś. Patrzcie, tutaj tego jest. Oj. No, się nam obornik skończył. No i dobra. Oczywiście możecie zapytać, dlaczego na przykład nie włączę pomocnika uzupełniania nasion, a pomocnika włączania gnojówki jednak włączyłem. To nie wiem, no to... Ja to tłumaczę sobie w taki sposób, że no ogólnie ziarna trzeba kupić, tak? I no nie chciałbym, żeby robił to mój pracownik. A no gnojówkę, no to może sobie w każdej chwili podjechać na farmę teoretycznie i może jej sobie dobrać, tak? Tak więc wiecie, no... A przynajmniej tak mi się wydaje, tak? To jest mój tok myślenia. Nie wiem, czy jest dobry, ale no... No nie wiem. Nie wiem. Może jak ktoś tam z was chce, to może mnie wyprowadzić z błędu. O kurde. Właśnie nie wiem, zabierać tego pracownika z pola? Tego z beczkowozem. Czy jeszcze go tam zostawić? Podtrzymać go? Znaczy podtrzymać go. Czy po prostu to zrobić poza odcinkiem? Ach, no nie wiem. Dobra. Nie ma co. Chociaż. Wiecie co? Ja to sobie coś zrobię. Wezmę sobie, przełączę jeszcze, żeby ten pracownik sobie zabrał resztę tej gnojówki z chlewów. O. Dobra. No i gitara. No. Patrzcie. W ogóle pierwszy raz to coś chyba nowego jest w farmingu, albo nie wiem, jakąś modyfikację ściągnąłem. Jest coś takiego jak podwójna dawka. I wtedy jak na przykład maszyna ma prędkość pracy 16, to ona na takiej podwójnej dawce jedzie z prędkością 8. Ale za to nawozi nam pole na przykład dwa razy za jednym zamachem. Patrzcie. O, tak jak tutaj, nie? Jest w pełni niebieskie, czyli podwójnie nawiezione. Jest to dla mnie, no, bardzo ciekawa sprawa. Bardzo mi się to podoba. O, no i dobra. Niech on tam sobie tutaj rozlewa tą gnojówkę w sumie. Zobaczymy, co tu się dalej dzieje.
Czy ja chcę? Tak. Chcę tutaj wyciąć te drzewka stąd. Po to, aby mógł sobie te pole wyciągnąć tam do samych owiec i tutaj sobie ten ruch skasować. Wreszcie. Wreszcie nie będę musiał na to patrzeć. Ja pierdzielę, ale się cieszę z tego powodu. Chociaż mógłbym jeszcze tutaj poszerzyć to pole jeszcze odrobinę. Ale dobra. Na razie odpuścimy sobie. Na razie sobie dotniemy kilka drzewek. O, mam nową klawiaturę ogólnie i nie ogarniam jeszcze. O. Dobra. Jeden leży. Od razu sobie to załadujemy. Czemu nie? Czemu miałoby to czekać po prostu? O. Dobra. Dobra. No. No dobra, niech tak będzie. Albo i nie. No tak to, to raczej wolałbym nie, ale dobra, niech tak to leży przynajmniej. O, pięknie. Cieszę się niemiłosiernie, że ten róg w końcu usunę stąd. Nic nie będzie mi w końcu przeszkadzało. Nie będę musiał tutaj na nic uważać. Tam w końcu też sobie poszerzę te pole, więc też... Tak jakby... Profit. No, nie oszukujmy się, no od 40 odcinków chciałem to zrobić, tak więc wiecie. W końcu mam to, czego chciałem, dopiąłem tego. Co jest? Ej. Dobra. Elegancko. Tutaj ta gałąź jeszcze. Dobra. O. W sumie to była jeszcze jedna opcja. Mogłem sobie wynająć na przykład ten rębak i sobie tym rębakiem rębać od razu te ścięte drzewa. A później wiecie. Kurde, ono się powaliło, czy ja je usunąłem niechcący? Pewnie je usunąłem, dobra. Później się to okaże. Dobra. Pieniek usunięty. Kurde, gdzie to ciąć? Ej, dobra, nie mę. Dobra. O, elegancko. Na eleganckości będzie cały odcinek o tematyce drewna i tartaku. No. Nie! Dobra. Dobra, tutaj przypnę pasami, żeby mi to za szybko nie uciekło. Dobra, teraz można ładować dalej. Dobra. Nie no, są takie bardzo cieniutkie te drzewka, ech. Co z tym zrobić? O, nie, dobra. Nie ma co narzekać. Takie drzewo też się przyda. Nie. Też nie. Kurde. Dawaj. Dawaj moje drzewo. No, dobra. Leż tam sobie na spokojnie. Dobra. Wycięte. Kurde, co jest? Dobra. Kolejny pieniek zniszczony, co mnie niemiłosiernie cieszy. O tak, właśnie. Dobra. Drzewo zarzucone. Znaczy drzewo, drzewko. Krzaczek, kurde, w sumie. Dobra. O. Eleganckie, patrzcie, wszystko leży. Nie wiem w ogóle,
Czemu ja jestem taki anti-green? Myślę, że z Gretą Thunberg to mi się nie polubił. Ale dobra. O! Dobra, to niech leży tutaj w sumie. Nie przeszkadza mi jeszcze. To jeszcze coś jest? No jest tutaj pełno tych krzaków, cholera jasna. Nie usuwaj tego drzewa, po prostu ja chcę ten pieniej. Chcę ten pień. Kurde no. Dobra. Pieniek jest mój, ale... No. Karpa, no. Korzeń też został usunięty, miło. Cieszę się z tego niemiłosiernie. O. No. Ciekaw jestem w ogóle, czy da się zarobić na tym tartaku w jakikolwiek sposób. Ale tutaj są te krzaczory. Ej, no to trzeba będzie usunąć. To bardzo usunąć. To jeszcze jest jakieś większe drzewo, to sobie je zetniemy. Może coś więcej tutaj będzie tych wiórów niż na tych malutkich krzaczkach. Dobra. Nie, dobra, wiecie co? Chyba to sobie załaduję. I pojadę od razu ten. Pojadę to zarzucić do tartaku. Bo widzę, że to nie ma sensu przedłużać. Już jest i tak 35 minuta odcinka. Dobra. L. No i dobra, wszystko jest przypięte. Mam nadzieję, że dojedziemy bezpiecznie, bo te drzewo ostatnie jest takie dość rozłożyste, bym powiedział. No, ale dobra. A! W ogóle jeszcze w następnym odcinku, gdy posprzedajemy, chyba nie wiem, chyba będę mógł sobie meble sprzed... Nie, meble nie. Ale chleba mam dużo i ciasta w sumie. Tak więc wiecie, no... Troszeczkę do sprzedaży jeszcze jest, tak więc, no... Na pewno jeszcze jakąś kasę zainkasujemy. Tylko nie wiem powoli na co ja mam to wydawać. Znaczy w sumie mogę te fabryki stawiać. W sumie też mogę streamy robić, wiecie. No, zaraz zobaczymy ogólnie, co się tam da zrobić. Oła. Ale rozłożysta ta platforma. Myślę, że każdy drogowiec, każdy policjant, każdy krawężnik, każdy człowiek z kontroli ruchu drogowego mógłby mnie za to zatrzymać w Polsce. W sumie to wszędzie. Ja pierdzielę, patrzcie, no to jest... Ach. Nie mam słów, żeby to opisać. Rururu. Ciekaw jestem, czy tą rzekę można jakoś tak wyrównać. Nie, no ogólnie nie, myślę, że nie, wszystkiego nie będę wyrównywał. Ze wszystkiego pół nie będę robił, ale. Myślę też nad zrobieniem jakiejś mapy do farminga, ale raczej sobie odpuszczę, raczej to tak wiecie, no taka luźna koncepcja. Nie miałbym nawet pomysłu, jak ją wykonać. Co zrobić, jak pola rozłożyć, może znajdźki jakieś. No nie, chyba nie, chyba raczej to nie ma sensu tego robić. A ile tutaj... Okej, okay. Ile tutaj mamy tego? 10, nie, 4 tony tylko mamy tego drzewa. Tak więc nie jest to jakaś ogromna liczba. Czemu ten traktor tak delikatnie... Delikatnie zwolnił, o tak. Oj, w ogóle to skręciłem delikatnie nie tak, wiecie? Delikatnie dałoby się to inaczej zrobić. O. Dobra, o co zahaczyłem? O wszystko, tak? Dobra. O. Przyciągniesz to? Po odpięciu. Po odpięciu da radę, patrzcie.
sobie jeszcze zapniemy teraz na szybko. Oj, oj, oj. Tu się od... Aj. Kepasa mi do ludzie. Ludzie. Dobra, wiecie co? Ja to myślę, że to nie ma sensu co się pierdzielić. Tak, ten tartak jest mój, to zaraz wytnę to drzewo. Cholerę. O, weź tak wytnij to w miarę, że ja mógł jeszcze ten... O. Dobra, co jest? Czemu ten piernik nie chce się usunąć? Dobra, wyjechał. Elegancko. Dobra. O. Dobra. Dawajcie teraz to, co mamy na przyczepie. O, tu już patrzę, 40 minuta odcinka, tak więc trzeba kończyć. Tak więc, dobra. Dorzucamy to. I kończymy na dzisiaj. Dobra, tutaj. Tutaj tak sobie wyjdziemy, tutaj tak myk. I patrzcie, cała przyczepa za jednym zamachem. O nie, ale fajnie. No, ale ogólnie patrzcie. Jedno tutaj drzewo było takie większe. Takie konkretne. I zobaczcie, już mamy nie 4000 litrów drzewa, tylko mamy już 8000 litrów drzewa z jednej naczepy, tak więc no, powiem wam, że się opłaca. Dobra, no co, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć. Zapraszam od razu do następnego odcinka.